Protest ten rodzinny akcja segregacja, zorganizowana w 2018 roku na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, dedykowana była całym rodzinom. I młodsi, i starsi brali udział w konkursie Rzut Surowcem. Ci, którzy najlepiej celowali, otrzymali nagrody. Ciężko było trochę, bo wiatr spychał tą butelkę, ale jakoś się udało. Czy segregacja w dzisiejszych czasach to podstawowa sprawa? Raczej tak, no bo ludzie niestety coraz więcej śmieci wrzucają do lasów i rzek, przez co są zanieczyszczone. To jest właśnie tak, że niektórzy też po prostu nie chcą się zajmować tym, że nie segregują, tylko wszystko im obojętnie, gdzie co leży i gdzie co wyrzucą. Ludzie raczej nie segregują. Zbyt mało. Wywożą po prostu do lasu, śmieci wyrzucają. Także trzeba edukować. Twoim zdaniem takie akcje jak ta to przyczynią się do tego, że może coś się zmieni w świadomości? Tak, to jest właśnie bardzo dobre, dlatego że wiele osób chce właśnie pomóc naturze. Trzeba segregować, żeby było środowisko czyste. Warto pamiętać o tym, że segregacja śmieci pozwala na recykling, czyli ponowne przetworzenie odpadów wykonanych ze szkła, papieru, metalu oraz tworzyw sztucznych. To ogromna korzyść nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla każdego gospodarstwa domowego. Bardzo dużą popularnością cieszyła się także akcja Kwiaty za elektroodpady. Każdy, kto do mobilnego PROK-u oddał niepotrzebny sprzęt elektroniczny i elektryczny, otrzymał kwiaty. Baterie. Od sąsiadki wzięłam i swoje. A pan? Elektroodpady. Jakie? No, stary jakiś sprzęt. A pani? Dwa radia, żelazko, młynek do kawy i wnętrze tej sokowirówki. Co państwo dziś przynieśli? Świetlówki i puszki po farbach. Taka akcja jak dziś organizowana, to dobra inicjatywa? Bardzo dobra i oby częściej. Częściej taki PROK mobilny się przydaje, bo nieraz nie każdy ma środek transportu, żeby dowieźć do firmy, więc takie podejście jest bardzo super i trzymamy kciuki, żeby częściej takie rzeczy się działy. To jest potrzebne i oby częściej takie coś było tu na Placu Ratuszowym. Chcemy pokazać mieszkańcom, jak jest istotne, żebyśmy segregowali odpady, a jeszcze zachęcamy, wręczając w zamian za odpad elektroniczny, teraz akurat dzisiaj wrzosy, a wiosną każdy dostawał lawendę. Uczestnicy festynu rodzinnego Akcja Segregacja brali także udział w quizie z wiedzy o segregacji odpadów. Świadomość mieszkańców jest istotna, żebyśmy wiedzieli, że segregacja u źródeł jest najważniejsza. Jak ważna jest segregacja w waszym życiu i dla przyszłych pokoleń? No, jest ważna segregacja z tego powodu, żeby szanować naszą przyrodę, bo jak nie będziemy segregować, środowiska przede wszystkim, to po prostu utoniemy w tych śmieciach w końcu. Mała segreguje, wszystko wie, że jeden śmietnik mamy na plastiki, inny na jakieś tam odpadki z jedzenia, także wiemy, że to jest bardzo ważne i przestrzegamy, nie wrzucamy śmieci, jak widzi coś na ziemi, to zaraz się denerwuje strasznie. Moje wnuki wiedzą, do jakich kubłów się wrzuca co, także są szkolone. Widzimy, że jednak ta edukacja daje pozytywne efekty. Mieszkańcy już wiedzą, co to jest punkt selektywny i zbiórki odpadów, jak segregować odpady, do których pojemników rzucamy jakie śmieci. Natomiast no, w dalszym ciągu tutaj przede wszystkim uczulamy mieszkańców, żeby te odpady trafiały do odpowiednich pojemników, żeby nie były wywożone do lasu, tylko te odpady są po prostu odbierane, czy wielkogabaryty, czy sprzęt elektryczny, elektroniczny, że działa w Jeleniej Górze taki punkt selektywnej zbiórki na ulicy Wolności, jest stacjonarny, że jeździ mobilny PROK. Także te wszystkie informacje mieszkańcom miasta przekazujemy i rzeczywiście z roku na rok ta świadomość ekologiczna jest coraz większa. Na Jeleniogórskim Placu Ratuszowym rozstawiony był także klub małego majsterkowicza Castoramy. Prowadzone tu warsztaty miały na celu rozbudzenie w dzieciach pasji do majsterkowania, pobudzenie ich wyobraźni, rozwijanie umiejętności manualnych, a także zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej. Sadzimy kwiatki, malujemy koszulki,
ewentualnie torebki, także mamy dość duże zainteresowanie. Jak się tutaj dzisiaj bawiłaś w Majsterkowie? Fajnie. Co dzisiaj tutaj robiłyście? To swoje córcie arcydzieło. Piękna doniczka. I kwiat do niej będzie włożony. I kwiat będzie włożony do niej. Teraz zasadzimy, właśnie wybraliśmy kwiatuszka. Ja lubię taką torebkę. A ty? Lubię koszulkę. Wystawiony został również spektakl dla najmłodszych Teatru Kultureska, którego to aktorzy zagrali już setki spektakli dla dzieci w całej Polsce i poza granicami naszego kraju, promując oczywiście zachowania proekologiczne. Dzisiaj osioł będzie powtarzał z dziećmi zasady segregacji odpadów i będziemy się świetnie bawić. A jak wiadomo, najlepiej uczyć się poprzez zabawę. No właśnie, to powtórzmy to o panie ośle jeszcze do naszych widzów. Jak segregować odpady? Tak jak osioł! Czyli plastik do żółtego, metal do żółtego, zielony to jest oczywiście szkło, a do niebieskiego wrzucamy co? Papier. Papier, tak jest. No, mamy prosta też sprawa. Pojemnik brązowy na odpady biodegradowalne, a także pojemnik czarny na śmieci zmieszane. Nawet napisałem specjalną piosenkę na tę okazję o segregacji, chętnie ją zaprezentuję. Ole, 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 słyszę muzykę, to bawię się. Ole, 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 ole. Organizatorem festynu rodzinnego Akcja Segregacja było miasto Jelenia Góra oraz telewizja DAMI. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła oraz jego zastępca Jerzy Łuszniak.